Hej, panocku, dejte mi wasze dudki, ale wartko! Ale czemu jest to owcu? A ty, miarubo sypka, do kanapki drwala! Czekaliście na to cały rok, wszyscy na to czekali. Dokładnie. A na co czekali? Na kanapkę drwala. Ale z oscypkiem. No właśnie nie, nikt nie czekał na kanapkę z oscypkiem. Dokładnie. Nikt nie wiedział, że my ją zrobimy. Czekaliście na to tydzień, bo tydzień temu to zapowiedzieliśmy. Jak zapewne pamiętacie, od jakiegoś czasu, za każdym razem, kiedy pojawia się coś związanego z drwalem albo serem, to my to robimy i robiliśmy na Ty Monster Gotuje, co to było? Najpierw kanapkę drwala, potem... Pizza z oscypkiem. A potem zrobiliśmy drwala jako spaghetti. Na wyjemy! To była kanapka drwala tylko w formie makaronu. Co było ciekawe, musicie sami przyznać. A dzisiaj zrobimy normalną, teoretycznie normalną kanapkę drwala, tak jak, jaka powinna być. Tylko, że dodamy do niej oscypka zamiast sera camembert. Tradycyjnie oscypek jest serem wędzonym, wytwarzanym z koziego, solonego mleka i tylko produkowanym na terenie Tatr. Co potrzebujemy? 4 duże bułki. 600 gramów mięsa mielonego, najlepiej wołowego. 8 plasterków bekonu. 4 oscypki. 4 plastry pomidora. Krążki z czerwonej cebuli. 20 sałaty. Przyprawy do wołowiny, czyli sól i pieprz, ale można jeszcze dodać coś innego. Bułka tarta i jedno jajko do obtoczenia sera. Musztarda, majonez, ketchup do sosu. I żurawina. Zakopane na chwilę w 1918 zostało stolicą Rzeczypospolitej Zakopiańskiej. A prezydentem został Stefan Żeromski. Pierwsze co to robimy to sos. Najprostsza akurat rzecz, więc... tylko musimy trzy rzeczy. Daj dwie łyżeczki. Dwie łyżeczki tego? Tak, wszystkiego po dwie łyżeczki. O Jezus. Dwie łyżeczki. Już trochę więcej, zobacz. Pieczuk on nigdy zabiera. Tak, i wymieszę. A nie kupuje się taki pełny sos, jak Big Mac. Następnie mięcho. Trzeba je przyprawić. Dwa. Trzy. Nazwa Krupówki pochodzi od Polany, która należała do rodziny Krupowskich. W 2016 roku Zakopane zostało uznane za 46. najbardziej skażone miasto w całej Unii Europejskiej. O, ja mam tak teraz, że od oglądania tylu TikToków oraz shortsów z robieniem burgerów właśnie, oraz rzeczy związanych z burgerami, mniej więcej wiem, co trzeba zrobić z burgerem. Tak? Trzeba też czasami dodać jajko. Tak, niektórzy dodają jajka, my też dodawaliśmy parę razy, ale nie trzeba. No. Na pewno będzie trzeba uformować go trochę większego, bo one się kurczą strasznie szybko na patelni. To prawda. Popularyzatorem wypoczynku w Zakopanem jest Tytus Chałubiński. Polski działacz społeczny, biolog i lekarz. No dobra, z tego musimy zrobić serduszko na walentynki. Dobra. Jest wspaniały ojcze. To pociąłeś, idź obierz cebulę teraz. Ale niegrzeczna wołowinka. Noti! Noti! Was jest kiwisz! Jak powiedział Władz. Trzeba je bardziej rozbić po prostu. Nie wiem co robię. Nie mam pojęcia. Jest to najwyższe miasto położone w Polsce. Chociaż nazwa mogłaby wskazywać coś innego. Z miasta wychodzi aż 17 pieszych turystycznych szlaków. Teraz zastanawiamy się nad kolejnością. Co najpierw zrobić? Czy bekon? Bekon i mięso w tym samym czasie. Staram się go na środku zrobić, nie? Wtedy wychodzi tak, taka drwalowa. Co? Jakie oscypki damy? Klasyczne i te takie plain bardziej. Klasyczne, dobra. Takie pleńce, nie mają zaskarżenia dla. Dobra, i weź jeszcze jedną miskę mniejszą. Na jajko. Tak, witam jajko. Trzeba mieć jaja, ale nie swoje. Swoje przede wszystkim trzeba. O! Lubisz surowe, czy...? No, bardziej lubi, jak jest medium rare. No, takie... Medium rare, ale też czasami lubię, jak nie jest właśnie tak brązowo wszędzie, tylko czerwono też gdzieś. Okej, czyli się jedna krwista. Bo jest krew kapie. Złożą się stąd zarówno Witkacy, jak i jego ojciec, który jest twórcą stylu zakopiańskiego. Zrobimy jednocześnie serki i bekon na tym. Tutaj zrobimy serki, a tu bekon wtedy zrobimy. Już prawie koniec! Będzie zabawa.
Dobra, bułki. Okej, dobra, damy radę. Trzeci plaster. Zakopane powstało jako osada na miejscu sezonowych osad pasterskich. Przywilej osadniczy wydał ponoć król Stefan Batory, ale ten przywilej gdzieś zginął. Podczas II wojny światowej było jednym z największych przerzutowych punktów na Węgry. Teraz sałata. A po sałacie? Pomidor. Dobra, mamy to. Znajduje się tutaj największa narciarska skocznia w Polsce. Wielka Krokiew? Bo raczej Wielki Krokiet. W latach 30. XX wieku wbudowano tutaj dwie kolejki na Głupławówkę i na Kasprowy Wierch. No dobra, pierwszy gryz. Czas wpaść w tą bestię. Mięso jest przyprawione dobrze. Dobra, jest ser. Słodkie. Ja już czuję oscypek. Mógłby się jeszcze trochę posmażyć, ale zrobił się i tak miękki, ale nie lejący się. Mięso nam wyszło bardzo dobre. Żurawina z tym mięsem też super. Spoko. Tak wygląda z środka. Ale nie wiem, czemu miałem wyższe miałem high expectations, wiem. A powiem ci, że szczerze mówiąc, to mi to tak z 10 razy bardziej smakuje niż kanapka Drwala. Nawet tak, mięso jest oczywiście o wiele lepsze. Po prostu ja nie lubię mięsa smaka za bardzo. Dlatego oddaję sobie McNuggetsy na przykład do cheeseburgera, żeby zabić ten smak mięsa. Zabija smak mięsa innym mięsem, brawo. To jest bardzo dobre, 9 na 10 dla mnie. Na mnie w sumie też wszystko tutaj jest dobrze zrobione. Tylko mięso. Można by było trochę bardziej. Co mięso? Nie wiem, ciekawie smakuje. No to dobrze smakuje czy nie? Dobrze. To mięso. Dobrze, tylko znalazłem tutaj palc czyjś. Mieszka tutaj około 29 tysięcy osób. Wydawałoby się, że więcej, ale to wszystko to są turyści. Rocznie przybywa tu około 1,5 miliona turystów. W tym połowa wszystkich obozów młodzieżowych. Szczerze mówiąc, jakbym poszedł do knajpy i sobie zamówił, nie wiem, burgera kurawskiego czy coś takiego, 11 na 10, zajebiste. That's the shit, man. Czyli takie 10 na 10 prawie. No, no tak, yeah. Bo... Właściwie 10, ja bym powiedział nawet 10 na 10, ale ja nie lubię zawsze dawać takich ocen na 100%, bo zawsze może się coś lepszego trafić. Dokładnie. Więc daję 9, nawet dałbym 9,5 na 10, bo to jest naprawdę dobre. Jem to ze smakiem i gdyby coś takiego było w maku. Pomyślmy, ile my za to zapłaciliśmy? Wszystko nas kosztowało około 80 zł. I to jest porcja na 4 burgery, czyli wychodzi po 20 zł za burgera. Z tego co pamiętam, Drwal kosztuje gdzieś 29. Prawie 3 dychy. Więc 10 zł taniej możecie własnymi siłami, tylko no trzeba pracy trochę włożyć. 10 zł pracy trzeba włożyć na każdego burgera. Tak. No nie, no tak, oczywiście my mamy wołowinę taką lepszą, nie troszeczkę. To nie są żadne ochłapy, tylko to była chyba łopatka, z tego co pamiętam. Pamiętajcie, żeby dawać subskrypcję na mój kanał, dawać lajki, dawać temu lajki, dawać wszystkim lajki. Nie, żartuję, nie dawajcie wszystkim. Wszystkim nie dawajcie. Jestem zbyt chciwy. Nie. Do zobaczenia. Piszcie w komentarzu, co chcielibyście zobaczyć jeszcze. Pa! Dawaj suba, lajka i komentarz. Ty monster!